Cześć. Chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć parę słów na temat przelotek, których najczęściej używam. Dlaczego ich używam i w jaki sposób ich używam. To na przyszłość może będzie jakby pomocne dla Was przy wyborze zbrojenia danej wędki, przy zamawianiu wędki, decydowaniu, jakie przelotki dla mnie będą w danej sytuacji najlepsze. Więc jakby od zawsze wiadomo, że marka Fuji jest tą marką na świecie w tej chwili wiodącą i swoje produkty przygotowuje bardzo długo, bardzo drobiazgowo. I nowy model przelotki pojawia się raz na wiele lat. Ostatnią przelotką, która się pokazała jednocześnie najlepszą, jest przelotka Fuji Torzeit. Jest to przelotka, która jest oparta o ramkę tytanową, występuje w wielu modelach. A Torzeit jest to rodzaj ceramiki użytej do budowy pierścienia opatentowany przez markę Fuji. Jest to pierścień bardzo cienki, świetnie odprowadzający temperaturę linki, bardzo odporny na przecieranie. No i dzięki zastosowaniu ramki tytanowej jest to przelotka nierdzewna. Także same zalety. Czy zawsze? Generalnie można powiedzieć, że tak. To znaczy przelotka na pewno redukuje masę. Redukuje masę tą statyczną, czyli masę jakby całej wędki. Jeżeli mamy wędkę stosunkowo mocną, gdzie te przelotki będą duże, to po zredukowaniu masy dzięki przelotkom Torzeit uzyskamy po prostu lżejszą wędkę jako cały układ. Druga, chyba najważniejsza funkcja to redukcja tej masy dynamicznej, czyli tej masy, która się porusza wraz jakby z poruszaniem wędziska. Dzięki temu uzyskujemy, jakby jesteśmy coraz bliżej neutralności, neutralnych parametrów blanku. Zachowujemy sprężystość blanku, zachowujemy jego dynamikę, jego parametry pracy przede wszystkim. Czasami słyszy się, że warto użyć do jakiegoś blanku cięższych przelotek po to, żeby zmienić jego charakterystykę. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że należy charakterystykę blanku zachować w taki sposób, jak została zaprojektowana. Jeżeli szukamy innego blanku o innych parametrach, no to nie zmieniajmy go, tylko poszukajmy takiego, który nam odpowiada i uzbrojmy go do tego odpowiednio. Przelotki Torzeit w odpowiedniej rozmiarówce, przy odpowiednim wykorzystaniu możemy montować do wędek morskich, do wędek sumowych. Oczywiście wtedy są to przelotki dwustopkowe, odpowiednio zabezpieczone omotkami, odpowiednio polakierowane, tak żeby nie miały możliwości wyginać się, pracować. Natomiast zapewniają jakby 100% antykorozyjność, zapewniają świetne odprowadzanie temperatury przy bardzo, bardzo silnych holach. Przelotki szczytowe typu F, czyli z wywiniętym bardzo mocno kołnierzem na zewnątrz, powodują, że linka nawet wychodząca pod dużym kątem z przelotki szczytowej nie zniszczy nam ani ramki przelotki, ani przelotka nie zniszczy nam linki, co jakby w walce z dużymi, silnymi rybami i szybkich holach ma niebagatelne znaczenie. Także ja jestem zwolennikiem zakładania lekkich przelotek tam, gdzie jest to możliwe, bo uzasadnione według mnie jest prawie zawsze. Oczywiście przelotka często trochę cięższa nie zrobi krzywdy wędzisku, ale tak jak powiedziałem, każdy niuans, jeżeli chce mieć wędkę naprawdę topową, to każdy niuans tutaj ma oczywiście ogromne znaczenie. Przelotki Fuji Torzeit od pewnego czasu też jestem w stanie Wam zaoferować w bardzo bogatej kolorystyce. Poprzez anodowanie tych przelotek można uzyskiwać całą paletę barw tęczy, czyli są to niebieskie, turkusy, zielenie, fiolety, niebieskie, odcienie złota, brązu. Także naprawdę jest się czym bawić. Kolejną przelotką z oferty marki Fuji, której często używam, jest to oczywiście przelotka Fuji SIG, czyli od wielu, wielu, wielu lat bardzo znany pierścień SIG, czyli węglik krzemu. Bardzo twarda ceramika, która służy bodajże też do cięcia na przykład diamentów. Także bardzo wysoka odporność, bardzo sztywne stalowe ramki. Ramki ze stali nierdzewnej, oczywiście po uszkodzeniu powłoki, przy dużej, długiej ekspozycji na mocno zasoloną wodę też potrafią delikatnie skorodować. Przelotki głównie używane do zastosowań mocniejszych, czyli mocne wędki, wędki sumowe, wędki morskie, wędki trociowe, popularne ostatnio mocne wędki szczupakowe, swimbaity. Wszędzie tam, gdzie masa nie gra takiego znaczenia, gdzie nie chcemy inwestować w torzeity, a przelotka SIG jakby dzięki swojej wytrzymałości sprawdzi się doskonale.
Tak samo jak przylotka torzeć występuje w wielu ramkach, w wielu kształtach, również w przylotkach szczytowych, także możemy tutaj dowolnie ją wykorzystywać. Przylotką, która pojawiła się jakiś czas temu na rynku, bardzo ciekawą, jest przylotka ATC Pentalite. Jest to znana już tytonowa ramka, te same kształty ramek, natomiast pocieniony pierścień, poprawiony pierścień i przy okazji poprawiony stop przylotki. Kiedyś ta przylotka była stosunkowo miękka, nie łamała się, tak jak inne konkurencyjne produkty, ale miała tendencję do wyginania. W tej chwili ten stop został poprawiony, ten stop jest bardzo, bardzo sprężysty i przylotka naprawdę, naprawdę godna zaufania za no, chyba bodajże 40-50% wartości kompletu Fuji Torzite. Jak możecie zobaczyć, są to przylotki nieznacznie cięższe od Fuji Torzite w komplecie. Tu mamy taki przykładowy komplet 16-8H, 5,5M i 6-4. Jak możecie zobaczyć, czwórki ATC Pentalite są trochę większe i mają trochę większe stopki. Stąd też prawdopodobnie uzasadnienie tej różnicy w wadze kompletu. Także dostajemy za dużo niższą cenę użytkowo bardzo podobnej jakości przylotki. Oczywiście nie jest to przylotka tak dopieszczona, tak dopracowana. Kształt ramki nie każdemu musi odpowiadać. Natomiast jeżeli nie chcemy wydawać tak dużych pieniędzy na torzajty, które zresztą ostatnio też podrożały, no to Pentalite jest naprawdę fajnym wyborem do zbrojenia lekkich i średnio ciężkich wędek, tam gdzie zależy nam na ograniczeniu masy tych przelotek. Mamy też w ofercie ATC przelotki oczywiście stalowe, które występują w srebrnych i czarnych ramkach. Pełna rozmiarówka, pełna kolorystyka, znaczy pełna rozmiarówka, pełna oferta ramek, czyli ramki niższe, wyższe, dwustopkowe, jednostopkowe, to zdecydowanie jest jakby fajna opcja, że jest z czym wybierać, jest z czym kombinować, miksować te przylotki. Generalnie przylotki, tak jak tytany, też trochę cięższe od Fuji, natomiast bardzo, bardzo poprawnie wykonane, nigdy nie było na nie żadnej reklamacji, żadnego pęknięcia, żadnego złamania. Także jakby z czystym sumieniem można je montować. Zresztą montuję ich bardzo dużo w wędkach sumowych, robionych dużo dla dobrych wędkarzy, naprawdę łowiących duże ryby, dużo tych ryb. I nigdy z tymi przylotkami nie było problemu, także z czystym sumieniem. Jeżeli chodzi jeszcze o przylotki Torzite, to mamy tutaj taką bardzo fajną, potocznie nazywaną ultralightową ramkę AT. Jest to ramka jednostopkowa na takiej jednej wysokiej, delikatnej ramce. Są to przylotki najlżejsze w całym zestawieniu. Dlatego bardzo fajnie nadają się do budowania zestawów na wędkach typu ultralight. Bardzo ciekawą przylotką, mało popularną, której ostatnio użyłem i zamierzam używać trochę więcej, są przylotki marki znanej, zresztą marki REC amerykańskiej, przylotka Recoil. Jest to przylotka wykonana z drutu, o ile pamięć nie myli, tytanowo-kadmowego. Jest to przylotka elastyczna, bardzo lekka. Jak możecie zobaczyć, to w zestawieniu tytanowych szesnastek jest to przylotka najlżejsza, ale też jest przylotką niską. Ona bardziej odpowiada przylotkom Torzite KL niż KLH, także stąd też może wynikać ta różnica w wadze. Co ciekawe, firma REC wprowadziła jakiś czas temu przylotkę Cerecoil, czyli przylotkę z ceramicznym wkładem, tak żeby ta przylotka była trochę cichsza, żeby uzyskać lepsze odprowadzanie temperatury, lepsze odległości rzutowe, szczególnie na linkach ropowatych, plecionkach. Także można sobie pokombinować. Ja osobiście chętnie montuję tą przylotkę jako przylotkę wejściową, natomiast pozostałe przylotki stosuję lżejsze, czyli te bez wkładu ceramicznego. Jeżeli chodzi o używanie przylotek, znaczy do czego, jakie przylotki. Najbardziej popularnymi przylotkami są oczywiście przylotki KLH, czy przylotki wysokie, pozwalające na budowanie ostrych stożków szybko gaszących linkę. I jest to głównie dedykowane do technik rzutowych. Czyli wszystkie sytuacje, w których mamy do czynienia z chęcią osiągania odległości, musimy szybko wygasić linkę, tak żeby ta linka pozbyła się jak najszybciej spirali i jak najszybciej weszła w tunel, który pozwoli tej lince lecieć centralnie przez przelotki,
bez specjalnego obijania się, czy bez specjalnego poddawania się warunkom atmosferycznym, wiatrowi, co powinno w teorii i w praktyce, jak wiemy, też wydłużać rzuty. Jest to rozwiązanie jak najbardziej ok. Oczywiście musimy stosować się rozmiarem przelotek do rozmiaru kołowrotka, czyli nie zakładamy 25 do kołowrotka 1000 i nie zakładamy 16 do kołowrotka 4000. Oczywiście musi być to poprzedzone przez pracownię ustawieniem tych przelotek, doborem rozmiaru tych przelotek. Natomiast możemy sobie w dużym uproszczeniu oczywiście powiedzieć, że budowanie wędek na przelotkach KLH jest głównie dedykowane do przynęt lotnych, chęci osiągania dużych odległości. Wtedy, kiedy mamy możliwość dynamicznego załadowania wędziska i nadania dużej prędkości początkowej tym przelotkom. Natomiast w sytuacjach, kiedy budujemy wędki do rzucania celnego, rzucania na bliskiej odległości, precyzyjnego, gdy często używamy mniej lotnych i sztywnych żyłek. Czy już wiecie, że mówię generalnie najczęściej o pstrągowaniu czy trociowaniu, gdzie występuje nam stosunkowo gruba żyłka, sztywna żyłka, szczególnie w warunkach zimowych, gdzie występują przynęty nielotne i przynęty bardzo mocno niedopasowane do wędziska. Bo to przy sandaczowaniu, szczupakowaniu staramy się używać wędek, które są dość mocno precyzyjnie dobrane do naszych przynęt. Natomiast w przypadku pstrągowania czy trociowania często te przynęty są poniżej optymalnego ciężaru rzutowego naszej wędki. W związku z tym wędka nie będzie dobrze się ładowała, nie będzie nadawała prędkości. Także możemy polegać tylko i wyłącznie na możliwościach aerodynamicznych danej przynęty. Często jest tak, że mamy wędkę trociową do 40, 50, 60 gramów, a woblera, który waży 5, 7 gramów, tak? Więc przynęta nie chce lecieć, do tego mamy żyłkę 30, która spada nam dużymi zwojami z kołowrotka na przykład 4000. I na przelotkach KLH prosilibyśmy się o kłopot, dlatego że żyłka spadając dużymi zwojami będzie się blokowała tutaj na wejściu i nie będzie chciała odpowiednio gasnąć. Co możemy zrobić? Możemy wybrać przelotkę w ramce KL, czyli ramce niższej i szerszej, dlatego że uzyskujemy na bardzo podobnej wysokości przelotki, uzyskujemy zdecydowanie większe wejście dla naszej żyłki. Stosując wszystkie przelotki w zestawie większe, powodujemy, że gaszenie tych spiral schodzących z naszego kołowrotka odbywa się na dłuższym odcinku, odbywa się w sposób łagodniejszy, przez co ta przynęta w pierwszej fazie nie jest wyhamowywana tak drastycznie, czyli nie ma tego uderzenia o przelotkę, wyhamowania przynęty, tylko jest ona łagodniej ta linka oddawana. Oczywiście są minusy, jeżeli ta sama wędka zostanie użyta w przypadku na przykład trociowania, ale z plaży, gdzie używamy przynęty cięższej, świetnie latającej, no to okaże się, że ten luz wynikający z większych średnic i tego wolniejszego gaszenia linki spowoduje, że linka będzie bardziej podatna na rozwiewanie, na wahnięcia i będzie miała więcej jakby zakłóceń po drodze, co wpłynie niekorzystnie na rzuty. Także nie ma systemów uniwersalnych. Jeżeli ktoś na przykład chce wędkę trociową na plażę i czasami pojedzie na rzekę i będzie ujwa wahadłówkami, ok, zróbmy to w KLH, zróbmy to w wyższych przelotkach, które będą szybciej gasiły linkę i jeszcze do tego ułówmy plecionką. Wtedy tak. Natomiast nie ma rozwiązań 100% idealnych, dopasowanych zawsze do wszystkich warunków. Także zwracajmy na to uwagę, jeżeli wybieramy wędkę, czy w mojej pracowni, czy w innej, sprawdźmy, jak to będzie uzbrojone, w jakie przelotki, przekażmy wszystkie niezbędne informacje do tego, czyli jaką plecionką łowimy, jakimi przynętami, jaką żyłką, w jakich warunkach będziemy te ryby łowili, bo potem może nam to jakby ułatwić, czy będziemy bardziej zadowoleni z produktu, który dostaniemy, tak? To jest na pewno lepsza opcja. W zbrojeniu spiralnym castingów mówiłem o tym jakby w osobnym filmie, także tutaj nie zamierzam o tym mówić, natomiast napomknę tylko, że właśnie przelotki castingowe i zbrojenie spiralne pozwala nam zastosowanie mniejszej ilości przelotek, mniejszych przelotek, a w konsekwencji mniejszej jakby wagi całego zestawu przelotek, co pozytywnie wpływa na wędkę, ale to odsyłam do filmu o zbrojeniu spiralnym. Jeżeli chodzi o mocowanie przelotek, czyli robienie omotek,
jestem zwolennikiem stosowania jak najkrótszych omotek, czyli takich, które zaczynają się równo ze stopką. Przelotki, lakierowania możliwie skąpo, ale tak, żeby ta omotka miała jednolity kształt, żeby miała kształt jakby osi blanku, żeby nie była napęczniała, żeby nie miała odsłoniętych nici. Jeżeli już stosujemy przelotki Torzajt, na które wydaliśmy dużo pieniędzy, chcemy mieć wędkę w optymalnych parametrach i chcemy zejść z wagi, no to nie dokładajmy tej wagi na lakierze. Pilnujmy, żeby tego lakieru było stosunkowo mało, żeby to nie były nalane tak zwane buły, no bo oszczędzamy kilkadziesiąt procent masy przelotek po to, żeby ją potem oddać tą masę w żywicy. No nie ma to sensu, powiedzcie sami. Także pilnujmy, żeby omotki były krótkie, żeby omotki były delikatnie polakierowane, ale jednocześnie, żeby nie było podkrywanych nici, bo to potem szybciej prowadzi do uszkodzenia tych omotek i konieczności ich wymiany. Starajmy się oczywiście lakierować schludnie, żeby nie było tam żadnych paprochów, włosów, jakichś innych typów historii. Zwróćmy uwagę na lakierowanie napisów. Napisy powinny być lakierowane gładko. Spojrzyjcie sobie pod światło, czy sztuczne, czy naturalne, żeby nie było tam jakichś pofalowań, brudów. Oczywiście zdarzy się każdemu czasami, tak? Podczas kilkugodzinnego schnięcia, że coś tam gdzieś wpadnie, ale to fajnie jest unikać takich sytuacji, żeby te lakiery na napisach były jak najbardziej schludne. Także podsumowując, im lżejsze przelotki, tym lepiej. Oczywiście nie ma co wariować i trzeba mieć umiar i jakby umieć dopasować parametry. Znaczy na 20-funtową sandaczówkę nie założymy torzajtów 3,5, ale możemy założyć torzajty 4,5 czy 5. Na wędkę sumową też możemy założyć torzajty, pod warunkiem, że będą dwustopkowe, stosunkowo duże i odpowiednio zamontowane. Więc jakby dopasowujmy oczywiście też do naszego portfela przelotki, ale także dopasowujmy je do możliwości i celu, jakim będziemy korzystali z danej wędki, tak żeby się cieszyć tym jak najlepiej, jak najbardziej, jak najdłużej i żeby to było zrobione z głową. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące przelotek, czy ich doboru, czy sposobu ich montażu, to jestem do dyspozycji. Dziękuję za uwagę.